Miniony tydzień oczami jasnowidza, czyli gawędy Marka Szwedowskiego. No i zrobiła nam się zima. Co prawda to już może i czas, a więc padło trochę białego puchu. Jest miło, fajnie, bo tak czyściutko i tak biało i tak fajnie. Służby się wzięły do sprzątania, no i powiedzmy, że nawet jakoś im wychodzi. Ale już widzę, jak przyjdzie wiosna, bo zawsze po wiośnie, znaczy kiedy przychodzi wiosna, topi się śnieg i wtedy widać co? Wszystkie kupy po naszych milusińskich popsach. Nadal jeszcze w ludziach, w nas, nie wytworzyło się coś takiego, że po psie należy sprzątać. Nie wiem czemu, bo na zachodzie wszędzie to jest tak normalne jak to, że załatwiamy się w toalecie, a nie na ulicy. A tutaj hulaj dusza piekła nie ma. Gdzie pies stanie, tam swoje zostawi, śnieg przykryje, a na wiosnę pełno tego. Przypomina mi się zawsze oto taka scena z filmu Dzień Świra, kiedy jakaś pani z psem podchodzi pod okno głównego bohatera. Bohater główny się wychyla, a piesek co robi? Kupę. Krzyczy więc bohater, co też pani robi? A pani odpowiada, jak to? Ja nic, za to pies swoją potrzebę. I pani odchodzi. Scena się potem zmienia, kiedy to główny bohater właśnie podchodzi pod okno pewnej pani, ściąga spodnie i robi to samo, co pies. Kiedy pani się dziwi, co on robi, odpowiada, skoro wolno psu, to wolno pewnie i mi. Bardzo mi się ta scena podoba, bo pokazuje, że tak naprawdę skoro może pies, to może i człowiek. I trochę tak na wesoło teraz powiem. Otóż usłyszałem w radiu taką informację, zresztą uśmiałem się z tego, że pewien pan postanowił, prawda, na jakimś tam portalu randkowym zabawić się. No, czyli poznać sobie tam kogoś. Wielu to robi. Ale pan był bardzo przedsiębiorczy, zaczął pisać. Pisali ze sobą jakieś 3 miesiące. Oczywiście nikt nie dał. Oczywiście pan nie pokazywał swojego zdjęcia. No i pani, z którą randkował, też nie pokazywał swojego zdjęcia. Wreszcie spotkali się w realu. Bardzo się zdziwili, jak siebie zobaczyli. Okazało się, że to się umawiał mąż z żoną. Uśmiałem się, ale tu nasuwa mi się takie pytanie. Skoro mąż na randkowym portalu szukał szczęścia, to znaczy, że mu się nie układało z żoną. No i skoro żona szukała kogoś na randkowym portalu, no to znaczy, że jej się też nie układało. Jak więc tych dwoje ludzi, którzy ze sobą nie mogli już wytrzymać, dogadali się, spotkali, twierdząc, że do siebie pasują? No to jest ciekawostka. Usłyszałem także, że kultowy dziennikarz programu trzeciego, czyli niejaki bardzo znany Marek Niedźwiecki, mówi emocjonalnie o sytuacji w Trójce i stwierdza, że nigdy nie było tak źle. To znaczy mówi o cenzurze, o tym, że nie da się normalnie tam już pracować, że wszystko jest cenzurowane, że wyrzuca się różnych ludzi, że te władze, które są teraz, nie pozwalają na zbyt wiele. Jest bardzo, że tak powiem, no, rozczarowany tym wszystkim i właśnie już jakby w radiu właściwie nie pracuje. Chce pojawić się znowu w radiu, ale tak naprawdę stwierdza, że nie ma po co. My słyszeliśmy, że w Trójce było wiele zamieszania. Miłościwie panująca władza powiedziała, że program trzeci w ogóle nie jest potrzebny, bo właściwie to on nadaje tylko muzykę i to taką niekoniecznie jak trzeba. Przypominają mi się czasy PRL-u, kiedy trzeba było słuchać takiej muzyki i tego, co oni mówili. I wtedy wszyscy siedzieli przy radiu Luksemburg i tam dowiadywaliśmy się, że śpiewają Beatlesi, tam dowiadywaliśmy się, że śpiewa Frank Sinatra, czy też Tom Jones. No i dzisiaj zaczyna być podobnie, tak, że muzyka jest nie taka, mówią mnie to, co trzeba, Trójki nie będzie. W
Wszyscy też zastanawiają się, ile kosztowała wawelska ekshumacja. Nie wiadomo, ściśle tajne. Nikt do tego nie może dotrzeć, nawet dziennikarze. Ale z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że poszły bardzo, bardzo duże, ciężkie pieniądze. Ja tylko tak na marginesie pytam się, kto będzie za to płacił? Odpowiedź jest prosta. My. Nieoficjalnie już wiemy, że kosztowało około 170 tysięcy złotych. No, pięknie. Jeszcze raz się pytam. Jeżeli wszystkie ciała będą wyciągane i tyle to będzie kosztować, to kto będzie za to płacił? Doszła też nas smutna wiadomość, a mianowicie w kopalni nastąpiło tąpnięcie, wybuch, zginęli górnicy i to przed samą Barbórką. Ciągle mówię, że jest to bardzo ciężki zawód i zawsze jestem pełen podziwu dla tych, którzy zjeżdżają na dół do kopalni. To straszna tragedia. Ale tak sobie myślę i jestem pewnie przekonany, że wdowy po górnikach dostaną odpowiednie odszkodowanie. Podejrzewam, że nie mniejsze powinni dostać, jak ci, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. No przecież wiemy, jedna pani, wdowa, nie będę mówił jaka, obliczyła, ileż to jej mąż by zarobił, gdyby żył do emerytury. Obliczyła, dodała i taką sumę zażądała, żeby jej zapłacili. No więc ja tutaj podpowiem wdowom po górnikach, niech one też obliczą, ile ich mąż by zarobił, gdyby żył do emerytury i niech o takie odszkodowanie wystąpią. A czym się różnią? Ale podejrzewam też, że ich praca jest o wiele cięższa, bo akurat ta wdowa po swoim mężu nie powinna się w ogóle odzywać, bo jej mąż tak naprawdę niewiele zdziałał. No i w katastrofie lotniczej zginęli piłkarze, praktycznie cała reprezentacja, to też straszne, ale nie to porusza, prawda, bo no, zdarzają się wypadki, no trudno, tak bywa, ale to poruszyło, że okazało się, że przyczyną tej całej katastrofy był brak paliwa w samolocie. No to jest ciekawostka, proszę Państwa. Wsiadamy do samolotu, lecimy, a tu się okazuje, że nie ma paliwa. Dobre. Nie tylko u nas się zdarzają jakieś absurdalne rzeczy, które prowadzą do tragedii. A tak a propos śniegu i odśnieżania, widziałem, jak jechał sobie pług, prawda? To znaczy piaskarka jechała i rozrzucała no, piasek, sól, bo tak się robi, ale za nim jechał kolejny pług, który to wszystko swoim spychaczem rozrzucał na boki ulicy. No bardzo mi się to podobało. Jeden sypie, drugi to zgarnia. No i cóż, wszystko jak należy, wykonany plan, ruszyliśmy w teren, a że trochę się pogubiliśmy, nie szkodzi, wiemy co robimy. Piszą też do mnie ludzie a propos moich różnych filmów, które daję na YouTubie, moich różnych opowiadań, a zwłaszcza o reportażach z zaświatów i pytają się, czy gdzieś można zobaczyć mnie publicznie, czy gdzieś występuję, czy mówię to na żywo. No jeszcze nie, ale rozważam tą sytuację, że po nowym roku może gdzieś koło lutego wynajmę jakąś salę i poinformuję wszystkich, że będziemy mogli się wszyscy spotkać na dużej sali. Wtedy będę mógł poopowiadać o reportażach zaświatów, o kontaktach ze zmarłymi i o tej mojej całej pracy, o tym moim całym działaniu, bo te reportaże tutaj, które teraz robię z zaświatów, są bardzo dobre. Powstał już specjalny blog, na którym też one będą umieszczane, ale ja rozumiem, na żywo chcą ludzie mnie zobaczyć, posłuchać, więc taka możliwość jest i rozważamy taką sytuację. Proszę więc pisać do mnie, proszę więc mówić, rozmawiać. Bardzo się z tego cieszę, kiedy jest wiele różnych wpisów. Oczywiście nie te wulgarne, nie takie, gdzie, jak już mówiłem, jest wszystko do góry nogami. W
Totolotku znowu jakaś niesamowita suma, jakieś miliony. Można się uśmiać. Niektórzy mi zarzucają, że nie jestem dobrym jasnowidzem, bo gdybym był, to bym wywróżył sobie liczby w totolotka i tak dalej, i tak dalej. Wielu na bzdura, kłamstwo, nie da się tego przewidzieć. A poza tym ja się pytam, kto widział wygranego? Kto widział, że ktoś wygrał? Nikt tego nie widział, nikt tego nie wie. Jak to do końca jest? Nikt tego nie wie, więc możemy tutaj sobie głowę, że tak powiem, połamać. Umysł nam wypłynie, a nie do wielu rzeczy dojdziemy i nie zrozumiemy tego. A ja powtarzam, że jasnowidzenie nie polega na tym, aby zgadywać liczby w totolotka, zgadywać liczby w ruletce i żyć sobie od tak po prostu radośnie i wesoło. Tak, pójdzie, strzeli w totolotka, pójdzie do ruletki, wygra co trzeba i heja, prawda, nie pracujemy, nic nie robimy. To nie na tym polega, nie po to człowiek ma zdolności, żeby myślał tylko o pieniądzach, a nie o pomaganiu ludziom, tak? Bo przecież jeżeli człowiek jest stworzony po to, żeby pomagać ludziom, to nie myśli tylko o pieniądzach. A jakby tak wygrał 20 milionów, to pewnie by poszedł w cholerę, żył jak król i nic ludzie by z niego nie mieli żadnego pożytku. Więc może dobrze, że nie wygrywa. W każdym bądź razie mówię, nikt jeszcze nie wygrał, nie widział kogoś, kto wygrał. Tu wygrywają, tu przegrywają. Znowu są jakieś promocje, znowu jest jakieś wariactwo. Proszę Państwa, to tak jak książka, którą można dostać w Lidlu, kiedy się zrobi ileś tam zakupów po 50 zł. Jeżeli człowiek pomyśli, to ta książka kosztuje ponad 300 zł. Oczywiście, kiedy się robi zakupy, to człowiek nie myśli o tym. Ale promocja jest bardzo krótka, więc okazuje się, że w ciągu miesiąca trzeba zrobić porządne zakupy, żeby dostać, prawda, tą książkę. Co jest dla mnie też śmieszne. A ludzie, prawda, zabijają się o tą książkę, chcą ją, no bo dają, no bo tylko za jeden grosz. Wszystko, co jest za jeden grosz, wszystko, co jest darmo, nigdy, pamiętajmy, nie jest darmo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, do następnego tygodnia, zobaczymy, co nam przyniesie. No i gdzieś już może w lutym do spotkania na żywo.